MPG Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Wydawnictwo Literackie przedstawia Opiekunka marzeń Agnieszka Krawczyk. Czyta Magdalena Emilianowicz. Realizacja Markowe Studio. Prolog. Rośliny są jak ludzie. Każdy człowiek przypomina mi roślinę, dobrą lub złą, a czasem neutralną. I nawet te trujące są do czegoś potrzebne, nierzadko odgrywając ważną rolę. Mam też wrażenie, że to, co dzieje się między ludźmi, odzwierciedla prace ogrodnicze: przygotowanie gleby, zasiew i kiełkowanie, wzrastanie, a potem kwitnienie, nawożenie, doglądanie i zbieranie owoców, wreszcie. Więdnięcie i opadanie liści. Wykopywanie korzeni. Bywa i tak, że to, co wsadzone do ziemi, nie wyda żadnego plonu, ale zazwyczaj efekt jest zadowalający, a nawet godny uznania. I wtedy można być dumnym ze swojej pracy i podziwiać ją w zachwycie. Tak, ludzie są jak rośliny, a relacje jak ogrodnictwo. Świat to wielki ogród. Czasami wyglądające na zachwaszczony i nieurodzajny ugór, wypaloną słońcem pustynię, a czasem na rajską oazę, pełną śpiewu ptaków i wszelkiego innego życia. Mika odchyliła się na krześle i spojrzała na to, co napisała. Po raz pierwszy chyba wyraziła swoje myśli w sposób tak klarowny. Ucieszyło ją to. Później wzięła rysik od tabletu i zaczęła szkicować swój portret przedstawiający ją, jak zwrócona do widza tyłem przekopuje ziemię na grządkach. Tak się właśnie postrzegała. W takim punkcie była. Swój pierwszy tablet dostała wiele lat temu, od pani Wioli. To było wówczas, gdy przydarzyła się jej ta okropna rzecz, której nie lubiła wspominać. Panią Wiole natomiast tak. To ona jako jedyna powiedziała Mice, co w życiu jest ważne. Że trzeba iść za głosem serca i pod szeptem intuicji. Wtedy może nie bardzo w to wierzyła, ale teraz była pewna, że kobieta miała rację. Mika skończyła szkołę i małymi krokami, musiała nawet na pewien czas wyjechać za granicę, żeby na to zarobić, zrealizowała swoje marzenie. Założyła własną firmę zajmującą się utrzymaniem ogrodów. Nazywała się Piękny Zapach, bo tak właśnie tłumaczy się z japońskiego znaczenie imienia Mika. Tak naprawdę w dowodzie miała zapisane Maria. Ale nigdy nie używała tej formy, bo tak nazwała ją matka. Mika przerwała rysowanie i zmarszczyła brwi. Nie, nie będzie o tym myśleć. Nie wtedy, kiedy pracuje. Odkąd założyła piękny zapach, wszystko sobie notowała. I rysowała jednocześnie, żeby niczego nie pominąć. Nie pokładała tak wielkiego zaufania w zdjęciach, jak we własnych rysunkach, dzięki którym obrazy w sposób naturalny utrwalały się w jej głowie. A zatem pierwotny widok ogrodu, do którego przyszła po raz pierwszy. Potem kolejne etapy projektowania wprowadzania zmian pogawędki z właścicielami. Mika była przekonana, że bez rozmowy nie ma szans na dobry rezultat. Musiała poznać tych ludzi, dobrać rośliny do ich temperamentu, doświadczeń, a nawet aparycji. Nie wyobrażała sobie, że może być inaczej, dzięki czemu później jej klienci czuli się w tych przestrzeniach dobrze. Umiała im towarzyszyć. Była niewidzialna i nienachalna. Każdy szczegół zapisywała i szkicowała w dyskretny sposób. Uwagi na marginesach, strzępki myśli, zaskakujące wnioski. Kalendarz prac ogrodowych współgrał z powstającą charakterystyką człowieka. Mika zawsze trzymała się z boku. Pasjami lubiła obserwować innych, ale nie zamierzała się do nich zbliżać. Nie chciała się rozczarować, bo ludzie są jak rośliny, a ona w swoim życiu natrafiała przede wszystkim na osty i pokrzywy, czasami zaś na trujące wilcze jagody. Wolała zatem unikać takich doświadczeń i się nie angażować. Żeby żyć dobrze wśród ludzi, wystarczy po prostu na nich patrzeć i słuchać, co mają do powiedzenia niewiele więcej. Rozdział pierwszy Przygotowanie gleby. Dom był ładny, nowoczesny, minimalistycznie urządzony i przywodził na myśl sterylność kliniki lub gabinetu. Wszystko tu było białe albo w kolorze, który pani tego domu, Milena Golińska, określiła mianem kaszmiru. Każdy element miał jakiś sens. Na marmurowym blacie wyspy kuchennej ustawiono starannie skomponowane kwiaty. W designerskim szmaragdowym wazonie, który przełamywał te wszystkie biele i berze. Milena, doskonale ubrana i wystylizowana właścicielka luksusowego butiku z odzieżą i dodatkami, obrzuciła taksującym wzrokiem codzienny strój Miki. Szerokie, lniane spodnie w kolorze musztardowym i błękitny, obcisły sweterek. Jako plama barw Mika nie bardzo tu pasowała, kontrastując z surowością wnętrza. Ogród zaprojektował nam znany architekt krajobrazu, bardzo drogi. Milena sięgnęła do lodówki, żeby wyjąć butelkę białego wina. Gestem zaprosiła Mikę, ale dziewczyna odmówiła. Gospodyni wyjęła korkociąg, z wprawą otworzyła wino i nalała sobie szczodrze do kieliszka. Zrobił to, co chciałam. Ogród jest trendy. Same modne rośliny i w ogóle na czasie tylko jakoś nie rosną. Co za partacz. Nie mogę na to patrzeć. Wstyd go pokazać gościom. Już miałam to wszystko wyrwać, zaorać i zacząć od nowa, kiedy Patrycja poleciła mi panią. Mówi, że zrobiła pani cuda z jej ogródkiem. Znamy się, bo kancelaria Patrycji i jej męża prowadzi sprawy firmy mojego Konrada. Prawda, Kiciu? Obróciła się trzymając kieliszek w ręku, a złocisty płyn zawirował w nim niebezpiecznie przy krawędzi. Mąż siedział na kanapie, wlepiając wzrok w ekran swojego telefonu. Przynaglony przez Milenę odburknął coś niewyraźnie i nawet nie podniósł oczu. Ach, mniejsza z tym! zbagatelizowała kobieta. Mam nadzieję, że i u nas uda się zrobić takie czary jak u Patrycji. Ogród będzie mi potrzebny latem. Zamierzam wyprawić w nim przyjęcie urodzinowe Konrada z okazji czterdziestki, no i zaaranżować jeszcze parę biznesowych spotkań. Po to się ma taki dom, żeby go pokazywać. Do lata nie mamy zbyt wiele czasu. Odezwała się po raz pierwszy Mika i wyjęła swój tablet. Pani domu spojrzała na nią pobłażliwie z zmarszczonych brwi. Mika podziwiała jej makijaż, zastanawiając się, ile czasu potrzeba, aby stworzyć tak perfekcyjny wizerunek. Albo ta fryzura. Każde pasmo jasnych, długich włosów mileny znajdowało się na właściwym miejscu i zdawało się pilnować swojego ułożenia. O, dlatego właśnie zatrudniam panią teraz, wczesną wiosną. Jestem przewidująca. Niech pani wyrwie, co tam trzeba, dosadzi inne, zadba o wszystko, pieli i nawozi. A zresztą, nie mam pojęcia, co się robi w takim ogródku. To ma być usługa kompleksowa, podkreśliła Golińska. Ja nie mam głowy do takich spraw. Pracuję, no i zajmuję się domem to wystarczy. Przede wszystkim, przydałoby się odrobinę wody. Nika nie potrafiła zrezygnować z ironicznego tonu, choć starała się ugryźć w język. Klientka, która pragnie pełnej obsługi, jest na wagę złota i nie należy jej zniechęcać. Znoszenie fochów takiej osoby wlicza się niejako w cenę. Co takiego? Przecież deszcz na nie pada. Poprzednie lato było koszmarne, cały czas lało. Moim zdaniem one zgniły od nadmiaru wody. Ale to już pani problem, nie mój, na szczęście. Prychnęła i znów upiła łyk z kieliszka. Mika stała chwilę przy wielkim panoramicznym oknie i wyglądała na zewnątrz, a potem zdecydowanie odsunęła skrzydło drzwi i wyszła na taras. Zbiegła po trzech szerokich schodkach na trawnik i przyjrzała się roślinom. Miała rację. Przede wszystkim brakowało im wody. Podeszła do zaniedbanych krzewów, które wołały o pielęgnację i innych przesuszonych roślin. No i co z wami będzie, biedaki? Użaliła się głośno, a wtedy usłyszała za plecami parsknięcie śmiechem. Odwróciła się i zobaczyła dziewczynkę siedzącą na tarasowej huśtawce. Mogła mieć czternaście lub piętnaście lat. Ubrana była drogo i modnie, a teraz zamknęła książkę, którą czytała i podeszła do miki. Zawsze gadasz do chwastów? Spytała bez żadnych ceregieli, a Mika po prostu kiwnęła głową. Dlaczego? To trochę dziwne. Nastolatka uniosła wysoko brwi dokładnie w taki sam sposób, w jaki wcześniej zrobiła to Milena. Jak dla kogo? Wolę rozmawiać z roślinami niż z ludźmi. No jasne, bo one nie pieprzą bez sensu, jak na przykład moja matka. Nika spojrzała na dziewczynę spod oka, ale nie skomentowała jej słów. Widziałaś, jaka ona jest? Wszystko ma być idealne. Szkoda, że sama nie jest takim ideałem, jak o sobie myśli. To hipokrytka. Córka Mileny wyraźnie upajała się brzmieniem tego słowa. Dlaczego tak uważasz? Mnie się wydała całkiem zwyczajna. Zaprotestowała ogrodniczka. Zwyczajna? Dziewczyna ponownie parsknęła lekceważąco. Nie masz do tego oka ani wyrobienia psychologicznego. Moja matka to kobieta, do której nic nie trafia. Ma swój plan i go realizuje, a poza tym nic jej nie obchodzi. Gdybyśmy ja albo Tymon nie wrócili któregoś dnia ze szkoły, wcale by jej to nie obeszło. Jeden problem z głowy. Martwi się wyłącznie o to, jak ją widzą inni. Czy jest wystarczająco nowoczesna i do przodu? Wcale nie jest. Zaręczam ci. Kim jest Tymon? To mój brat. Ma trzynaście lat i jest dziwakiem. Prawie z nikim nie gada i nie ma żadnych znajomych. Może tego nie lubi. Nie każdy jest duszą towarzystwa. Dziewczyna wzruszyła ramionami. A co mnie to obchodzi? Jest czubkiem. To przecież twój brat. Mika lekko się skrzywiła. A jakie to ma znaczenie? Dziewczyna z wyższością wzruszyła ramionami i wróciła na huśtawkę do przerwanej książki. Mika rzuciła okiem. Była to powieść z modnego obecnie gatunku młodzieżowego pod obcojęzycznym tytułem. Drzwi tarasowe się odsunęły i stanęła w nich pani domu. I jak z tym ogrodem? spytała, ale najwyraźniej niezbyt ją interesowała odpowiedź, bo od razu zwróciła się do córki. Dlaczego tu siedzisz, Julka? Nie masz własnego pokoju? Wolę tutaj, odpurknęła dziewczyna. To moja córka Julia przedstawiła ją gospodyni. Pasjami lubi czytać. Nie wiem po kim to ma. Na pewno nie po tobie. Czytasz co najwyżej metki na ubraniach. Nie bądź bezczelna, Jula. Nie mam czasu na takie bzdury. Pracuję. No i nie odpowiedziała mi pani. To już skierowane było do miki. Da się z tym coś sensownego zrobić? Jeszcze nie mam pełnego obrazu. Ale chciałabym zacząć od zaraz. Milena pokiwała głową z uznaniem. To rozumiem. Proszę działać. Zapewnię to, co konieczne. Na razie potrzebuję ujęcia wody. Mogę skorzystać z tego kranu na ścianie domu, a mamy tam kran? Zdumiała się właścicielka. Jasne, proszę bardzo. Dużo trzeba będzie dokupić roślin? To nie chodzi o koszty bardziej się martwię o nieporządek, błoto i takie tam. Tak. Bajzlu, to ty nie lubisz przynajmniej w czterech ścianach Już ci mówiłam, Julka, żebyś nie pyskowała. Ja jestem bardzo cierpliwa. Wychowuję cię nowocześnie, podążam za Twoimi potrzebami, towarzyszę Ci w dorastaniu i jestem wrażliwa na Twoje nastroje. Ale wszystko, kurna, ma swoje granice. A tą granicą jest odszczekiwanie się matce. Szanujmy się odrobinę, co? Kobieta podniosła niebezpieczny głos. Julia tym razem nie fuknęła na matkę, tylko się skrzywiła i przewróciła oczami. Na razie nie wiem, co z roślinami. Wróciła do przerwanego tematu Mika. Przede wszystkim chcę oszacować straty, no i ratować to, co jest. Muszę sobie wszystko spokojnie narysować. Właścicielka pięknego zapachu aż westchnęła, bo rzadko wypowiadała tyle słów za jednym razem. Narysować? Nie rozumiała Julka. Nie lepiej strzelić parę fotek, a potem to wrzucić w program? Strasznie archaiczna jesteś. Taki lamus. To nie wróży nic dobrego. Przestań, Julka? Niech robi, co chce. Patrycja ją poleciła. A ty chodź do domu. Trzeba wreszcie zjeść obiad. Nie widziałaś, Tymona? Siedzi jak zwykle w swoim pokoju, przegryw jeden. Co mógłby robić innego? Pójdę po niego, a ty się zbieraj. Milena weszła do domu, zamykając energicznie drzwi. Patrycja, prychnęła Julka. Ha, wiesz, dlaczego tak się z nią cacka? Bo Patrycja ma świetnych znajomych, których matka również chciałaby gościć u siebie. Różne sławy i grube ryby. Kancelaria Patrycji reprezentuje kilku aktorów i tę piosenkarkę, co o niej pisali niedawno na portalach, że się rozwodzi, bo ma młodszego. Tak samo jak Patrycja zresztą. Dzisiaj ją widziałam w mieście z takim gościem. To na pewno nie był klient, bo się całowali w samochodzie. Julia, co ja mówiłam? Rozległ się niespodziewanie poiertowany głos mileny, która uchyliła kuchenne okno. Nie odrywaj ludzi od pracy. I choć wreszcie coś zjeść. Dobra, idę. Dziewczyna przeciągnęła się leniwie. Będziesz tu jutro? Fajnie się z tobą gada. Nie zamulasz na okrągło, jak inni dorośli. – Słuchasz? Zaskoczyła z huśtawki i weszła do domu. Mika odetchnęła pełną piersią, a potem poszła do samochodu po narzędzia ogrodnicze i nawozy. To było pierwsze, co należało tutaj zrobić. Podsypała rośliny specjalną mieszanką własnego pomysłu, a potem rozwinęła wąż. Nawadnianie i użyźnianie to był największy problem tego miejsca. I zapewne tej rodziny. Tu wszędzie było sucho i brakowało substancji odżywczych. Nic nie rozwijało się prawidłowo i wszystko marniało. Zastanawiała się, jaka roślina była najbardziej podobna do mileny Golińskiej. Ona pewnie widziała siebie jako wyniosłą i elegancką lilię złotogłów, ale mice bardziej przypominała rdestowiec japoński. Szybko i bujnie rośnie, jest eksponowany i zagraża innym gatunkom. Nie liczy się z nikim i z niczym. Niby ładny, ale należy traktować go z najwyższą ostrożnością. Rodzina jadła obiad i nie interesowała się ogrodniczką. Mika podlała cały teren i zrobiła kilka wstępnych szkiców. Na pierwszym obrazku uwieczniła Konrada, zalegającego na Sofie z komórką w ręku. Milenę z kieliszkiem oraz Julię na tarasowej huśtawce. Nie lubią się. Ignorują. Dogryzają sobie i nie słuchają siebie nawzajem. Co ich zatem łączy? Czy coś ich trzyma razem? Obowiązek, przyzwyczajenie, pieniądze lub więzy rodzinne? Zapisała na marginesie notatek o ogrodzie Golińskich. Zerknęła na zegarek. Tego popołudnia musiała jeszcze odwiedzić Patrycję. Szklarnia powinna już być zamontowana. Należało zacząć planować grządki i uprawy. Pożegnała się więc z Mileną, bo Konrad wciąż był pochłonięty jakimś czatem. Zabrała swój sprzęt i wsiadła do samochodu. Czekała ją wyprawa na drugi koniec miasta. Rzeczywiście, to patrycja nieznalska poleciła ją Milenie. Patrycja była zresztą jedną z najlepszych klientek Miki. Stałą. Lubiła zajmować się własnym ogrodem, lecz potrzebowała wsparcia. Nie miała takiego zmysłu, żeby samodzielnie wszystko zaplanować i ułożyć, choć wyraźnie łaknęła piękna. I wyzwań. Patrycja była kobietą, która nie unikała konfrontacji. Razem z mężem prowadziła kancelarię prawną, tylko że mąż nieszczególnie chętnie w niej bywał. Zajęty na co dzień inicjowaniem i podtrzymywaniem kontaktów biznesowych, jak lubił to określać. Polegało to na niekończących się lunchach i kolacjach. Okraszonych zawsze dobrą łyski, bo nie lubił pić byleczego oraz wyjazdach w różne interesujące miejsca. Problemy kancelarii interesowały go umiarkowanie. Ty prowadzisz sprawy, ja przyprowadzam bogatych klientów, mawiał, rozdzielając w ten sposób obowiązki. Patrycja nie protestowała, a wolała, gdy nikt nie wtrącał się w jej sprawy. Nie lubiła za bardzo pokazywać swej prawdziwej twarzy, bo miała niejasne wrażenie, że ludzie dostrzegają w niej wówczas jedynie złodzę, nastawioną wyłącznie na ostrą rywalizację i wygraną. Ona bowiem nigdy nie przegrywała i walczyła bez pardonu do samego końca. Dzięki temu jej kancelaria była popularna, rozchwytywana i polecana. Nie mogła narzekać na brak zleceń i niedostatki finansowe. Praca ją pochłaniała. Dostarczała jej satysfakcji i poczucia, że jest potężna. Ale ta perfekcja i ciągła potrzeba utrzymywania się na szczycie kosztowały ją mnóstwo energii i były stresujące. Dlatego najlepiej relaksowała się w swoim ogrodzie, który wciąż rozwijała i ulepszała. Umykało jej przy tym, że do swojego zielonego azylu, jak lubiła o nim myśleć, podchodzi równie zadaniowo jak do swojej pracy zamiast cieszyć ją i uspokajać, stawał się kolejnym wyzwaniem. Wszystko musiało zostać starannie zagospodarowane i bezwzględnie się udać. Wymagała absolutnej perfekcji i nie uznawała porażek. Mika w głębi serca przyznawała, że współpraca z Patrycją jest trudna, trudniejsza niż z innymi klientami. Wciąż czuła niezadowolenie swojej zleceniodawczyni, nawet jeśli uprawy były wspaniałe i ogród błyszczał, zawsze w tle była jakaś wątpliwość, niedosyt, poczucie niespełnionych pragnień. Ogród, podobnie jak praca zawodowa, okazał się dla patrycji terenem ciągłych konfrontacji i ścigania się. Tym razem z samą sobą. No, ale Mika wzięła to zlecenie, więc uznała, że powinna doprowadzić sprawy do końca i nie kręcić nosem. Wspaniała, Kosztowna szklarnia była ostatnim pomysłem Patrycji. Została specjalnie zaprojektowana na wymiar i Mika doglądała jej instalacji. Cieplarnia miała kształt litery L i aż pięć okien dachowych. W środku było miejsce zarówno na wyszukane rośliny, na których zależało właścicielce, jak i na kącik wypoczynkowy. Piękna, skomentowała Mika, kiedy już dotarła do domu nieznalskich i przywitała się z gospodynią. Patrycja nie miała dla niej czasu, bo spieszyła się do miasta. Rzuciła więc tylko okiem na konstrukcję, a początkowy uśmiech zadowolenia szybko zniknął z jej twarzy. Chętnie zapoznam się z planem zagospodarowania tej oranżerii, ale innym razem. Wychodzę na zajęcia sportowe. Patrycja odstawiła szklankę z wodą na blat i sięgnęła po torbę. Sport uprawiała z podobnym zaangażowaniem, z jakim poświęcała się pracy. Całkowicie się w tym zapamiętywała. Mika miała nawet wrażenie, że treningi fitnessu są dla Patrycji rodzajem ucieczki od samej siebie. Musiała być ciągle zajęta, zawsze w ruchu, żeby nie mieć poczucia, że stoi w miejscu, że się nie rozwija. Być może kryły się za tym jakaś wielka pustka i zawód. Dobrze. Prześlę pani projekt. Zrobi tylko kilka rysunków na szybko, choć mi o to, jak układa się światło. Patrycja skinęła głową. Od razu mówię, że nie chcę nic nowoczesnego. Mama wersję do minimalizmu w stylu domu Mileny i Konrada. To ma być coś eleganckiego, z rozmachem i glamour. Najlepiej, żeby zainspirowała się pani ogrodem króla Karola w Highgrove. Rozumie pani? Wytworne miejsce na popołudniową herbatkę i małego drinka. Coś w stylu high society, ale bez ostentacji, która jest żenująca. Mika odchrząknęła. Nie zamierzała wdawać się w dyskusję ze swoją zleceniodawczynią, ale bardzo nie lubiła, gdy ktoś stawiał sprawę w taki sposób. Wymagał, żeby ogród był podobny do jakiegoś innego, zwykle podpatrzonego w modnym programie telewizyjnym. Jej ambicją było, aby każdy projekt stanowił niepowtarzalny układ, ściśle powiązany z osobą właściciela. Zerknęła na szykującą się do wyjścia patrycję, która pakowała do torby na siłowni bidon z wodą i odżywką, oraz słuchawki i inne akcesoria umilające czas. Gdyby ten ogród miał ściśle korespondować z charakterem klientki, Nika musiałaby tu posadzić same kaktusy, ostrokrzewy i głogi, a gdzie niegdzie dziką różę. Jeśli miałaby scharakteryzować jakość patrycję, nazwałaby ją śliwą tarniną. Był to krzew o przepięknych, białych kwiatach na wiosnę i niezwykle ostrych cierniach, które nie dopuszczały nikogo do wnętrza rośliny. Jesienią rodził owoce, cieszące ptaki przez całą zimę. Taka była właścicielka tego ogrodu. Nieprzystępna i zimna, a jednocześnie miała w sobie pewną delikatność i nieporadny urok małej dziewczynki, zadziwionej przez świat. Chyba sama nie zdawała sobie z tego sprawy i nie dostrzegała tych sprzeczności. Proszę się pospieszyć. Patrycja rzuciła okiem na sportowy zegarek i popędziła Mikę. Ja muszę za chwilę wyjść, a mój mąż nie wiadomo kiedy wróci. W tym momencie, jakby na zawołanie, drzwi się otworzyły i stanął w nich Robert Nieznalski. Jak zwykle zrelaksowany i zadowolony z siebie. Był całkowitym przeciwieństwem żony. Nigdy się nie stresował, uważał się za króla życia i nieustannie odkładał wszystko na później. Sądził zresztą, że może sobie na to pozwolić i że na to w pełni zasługuje. Wychodzisz? Rzucił nonszalancko do żony, a Mice skinął tylko głową na przywitanie. Myślałem, że zjemy razem kolację. Patrycja wzruszyła ramionami. Przecież wiesz, że o tej porze chodzę na sport. To nie jest tajemnica ani nic trudnego do zapamiętania. Och, ten twój fitness. Moim zdaniem odrobinę z tym przesadzasz. Patrycja zmarszczyła groźnie czoło, a potem nerwowym gestem założyła za ucho kosmek kasztanowych włosów, starannie obciętych na wysokości policzka. Co to niby ma znaczyć? Traktujesz to zbyt poważnie. Trochę to niepokojące. Ciebie cokolwiek niepokoi? Prychnęła Patrycja, patrząc na niego ironicznie. A, to coś nowego. No wiesz, jedni są zakupocholikami, inni seksocholikami, uśmiechnął się z wyższością Robert, a ty nałogowo trenujesz. Może powinnaś się zastanowić, dokąd to prowadzi? Nie mam powodów. Raczej ty się powinieneś zastanowić, urwała, patrząc z ukosa na mikę. Nie chciała, żeby bądź co bądź jej pracownica uczestniczyła w awanturze, która wisiała w powietrzu. To nie było profesjonalne. Mniejsza z tym. Pogadamy, jak wrócę. Pani Miko, proszę dać mi znać najdalej do końca tygodnia, jak wygląda projekt. Na pewno będę chciała nanieść poprawki. To nie ulega wątpliwości. Zawsze da się coś ulepszyć. Kiedy za Patrycją zamknęły się drzwi, Robert mrugnął do Miki, ale nie zareagowała. Chwilę patrzył na nią, jakby oceniając, czy może z nią rozmawiać otwarcie, a potem westchnął i ruszył do barku nalać sobie szklaneczkę łyski. Napijesz się pani ze mną? Proszę sobie zrobić chwilę przerwy i dotrzymać mi towarzystwa. Wyjął drugą szklankę i zrobił zachęcający gest. Pokręciła przecząco głową. Prowadzę? rzuciła krótko, a mężczyzna uśmiechnął się wyrozumiale. Wszystko jest kwestią wprawy. Proszę brać ze mnie przykład. Wzniósł nonszalancko toast. To co z tą szklarnią? Będzie śliczna? Na chwałę patrycji i jej ambicji? Jeśli oczywiście mogę tak zrymować. Upił nieco ze swojej szklanki i zaśmiał się sarkastycznie. Mika lekko się skrzywiła. Dostrzegł to i lekceważąco poruszył dłonią. Proszę się mną nie przejmować. Jestem bardzo przywiązany do mojej żony i tak dalej. Ale ona traktuje życie tak śmiertelnie poważnie, że mnie to bawi i nie potrafi się powstrzymać. Nie można być ciągle tak na serio, bo to się odbija na zdrowiu. Zatem, jak tam z cieplarnią? Myślę, że będzie bardzo piękna. Zabiorę się teraz do pracy, jeśli można. Robert wzruszył ramionami i włączył laptop. Zapraszam rzucił Pracowitość to cnota, której jestem pozbawiony, ale chętnie się przypatrzę. To mnie z pewnością zabawi. Tylko niech pani nie przesadza, bo wpadnie pani w nauk jak moja żona. Zresztą, a jeśli ona wcale nie chodzi na te siłownie? Zadumał się głęboko, jakby po raz pierwszy uderzyła go ta myśl. Może po prostu ma kochanka. Dodał obojętnie, gdy Mika spojrzała na niego zaskoczona. W sumie nie zdziwiłoby mnie to. Ocenił nieoczekiwanie: Niech się bawi, póki może. Życie tak krótko trwa. Nie uważa pani? Nie wiem. Odparła tak ostrym tonem, że ręka, którą unosił szklankę do ust, zatrzymała się na moment w pół drogi. Eh, mniejsza z tym, uznał. Chciałem tylko powiedzieć, że każde z nas powinno żyć jak chce, i nie wchodzić sobie w paradę. Tak to się zazwyczaj dzieje w małżeństwach, które w odpowiednim czasie nie dorobiły się dzieci. Natomika w ogóle nie odpowiedziała. Pożegnała się krótko, a potem przez hol wyszła do ogrodu. Światło było znakomite. Zamierzała zrobić kilka szkiców. Empik Go. najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.